11 listopada jest dniem, który zawsze obfituje w wiele wydarzeń na terenie naszego powiatu, a dzisiaj jeszcze dodatkowo w gminie Międzyrzec spotkała mnie ogromna przyjemność. Otrzymałem tytuł honorowego obywatela gminy, za co raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi Krzysztofowi Adamowiczowi, jak również wszystkim radnym gminy Międzyrzec na czele z panem przewodniczącym Andrzejem Pietrukiem. Proszę państwa, dobra współpraca zawsze się opłaca dla wszystkich stron. Jeżeli chodzi o gminę Międzyrzec Podlaski, to ta współpraca od wielu lat układa się wzorowo. Dzięki własnemu zrozumieniu, zarówno jak i samorządowców z powiatu bialskiego, jak również samorządowców z gminy Międzyrzec, udaje nam się wiele wspólnych zadań realizować, a oczywiście to wszystko dla dobra naszych mieszkańców, zarówno mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, jak również całego naszego pięknego powiatu. Proszę państwa, cieszmy się, ale tak jak było dzisiaj powiedziane już kilkakrotnie, musimy mieć świadomość, że ta wolność nie jest nam dana raz na zawsze i powinniśmy każdego dnia pamiętać o tym. Mnie na przykład dzisiaj bardzo mocno zaimponowało postawa tych młodych ludzi tutaj. Tak wiele pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół z terenu gminy Międzyrzec. Przepiękna oprawa artystyczna przygotowana przez młodych ludzi. I to są właśnie, proszę państwa, te piękne lekcje patriotyzmu, za co też już dzisiaj dziękowałem zarówno dyrektorom szkół, jak również wszystkim nauczycielom pracującym. Także to jest ten taki dobry początek, który przekazuje się tym młodym ludziom po to, że kiedyś, jak będą już dorosłymi, to będą pamiętali o tym właśnie, co to jest patriotyzm, co to jest ojczyzna. I to jest naprawdę piękne, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. W tym roku zasłużonymi dla gminy Międzyrzec Podlaski zostali odznaczeni pan Marek Kokoszkiewicz, pani Barbara Karwowska, pan Maciej Tymoszuk, pan Marek Sulima, pani Stanisława Karwowska pośmiertnie, pan Mariusz Kostka, pan Karol Pietruszka i zespół Sami Swoi z Tłuszca. Jakie były kryteria, panie wójcie? Jak to wygląda przyznawanie tych tytułów? Reguluje to uchwała Rady Gminy w tym zakresie i oczywiście te kandydatury mogą zgłaszać sami mieszkańcy, przeróżnego rodzaju stowarzyszenia, grupy nieformalne funkcjonujące i formalne funkcjonujące w gminie, bądź też jest to również prerogatywa wójta gminy. Wówczas jest drugi etap, gdzie Komisja Oświatowa opiniuje te kandydatury i przedstawia Wysokiej Radzie do uchwalenia. W związku z tym, tak jak mówię, to są zwykli, niezwykli ludzie. Z jednej strony wydaje się nic wielkiego, bo 15 lat bycie sołtysem i funkcjonowanie we wsi, ale to również tworzenie dobrego wizerunku na terenie swojej miejscowości i całej gminy, ale też, tak jak chociażby kolega Marek Sulima, wieloletni radny gminy, radny powiatowy, który od lat współpracuje z gminą Międzyrzec Podlaski, z którym tworzymy wiele fajnych projektów. Strażak Karol Pietruszka, człowiek orkiestra, który nie tylko jest strażakiem, ale też inicjatorem życia lokalnego w miejscowości Rzeczyca. O każdej z tych postaci, jak również o zespole, możemy mówić bardzo wiele. Starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Oczywiście po raz 11 od 2014 roku gmina Międzyrzec Podlaski szczególnie zasłużonym ludziom nadaje tytuł honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski. Przez lata wiele osób zasłużonych i wielkich znalazło się w tej grupie wyróżnionych tym tytułem. W tym roku ten zaszczytny tytuł został przyznany staroście bielskiemu Mariuszowi Filipikowi. Człowiek, który nie tylko wspiera inwestycje na terenie gminy i interesuje się nimi żywotnie, ale również jest to człowiek, który wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne i niewątpliwie stanowi dodatnią wartość gminy Międzyrzec Podlaski. Chcemy, aby pan starosta czuł się u nas jednym z mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, bo takie przesłanie, taki tytuł ma honorowy obywatel dla gminy Międzyrzec Podlaski. Chcę powiedzieć, że zarówno wszyscy zasłużeni, jak również tytuł honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski Rada Gminy podjęła jednogłośnie. My lubimy mówić o patriotyzmie, my lubimy mówić o walce, my lubimy mówić o naszych przodkach, którzy przelewali krew w walce o wolną i niepodległą Polskę. Tak to prawda, zrobili oni coś niemożliwego w roku 18. Ja często powtarzałem na lekcjach historii, często powtarzam też w swoich przemówieniach. W 18 roku Polska wybuchła. Jej nie miało prawa być, a wybuchła i jest. Niebywałe, zdeterminowane społeczeństwo, ale dzisiaj też wspominani byli ojcowie tej niepodległej. Przecież oni pochodzą z różnych partii politycznych, z różnych warstw społecznych, z różnych zaborów. I w pewnym momencie każdy z nich musiał ustąpić. Pierwszy premier rządu polskiego, Daszyński, podporządkowuje się Piłsudskiemu, a następnie kolejne ośrodki władzy. Tak, dla dobra niepodległej byli w stanie porozumieć się. Dzisiaj z nostalgią wspominam tamte chwile, bo takiego chyba porozumienia nam brakuje. Ale dzisiejszy patriotyzm to nie tylko pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległą, ale to praca dla jaśnie panującej Rzeczypospolitej. To każdy z nas dzisiaj jest patriotą, jeżeli wypełnia swoje obowiązki, najlepiej jak potrafi. Każdy z nas dzisiaj przyczynia się do rozwoju tego kraju, jeżeli daje od siebie coś dla innych. Doceniamy to w tytułach, które nadajemy, dostrzegamy tych ludzi i chcemy dostrzegać tych zwykłych, niezwykłych ludzi, którzy dają coś z siebie, dzielą się sobą i pokazują to gminę taką, jaką jest. Gmina, która otacza wszystkich ludzi, przyciąga i jednoczy naszych mieszkańców. I cóż, że niekiedy spotykamy się z gorzkimi słowami, ale to jest wpisane w nasze życie. My mamy trwać, my mamy robić swoje, najlepiej jak potrafimy. To jest patriotyzm XXI wieku. Święta ziemia, ta ojczysta. Do kraju tego, gdzie kruszne chleba podnoszą się mi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie wino jest dużo posłać gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwszy ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Już w patronie ni śladu, ni znaku, tylko dywdziar w oddali gdzieś gra. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu szłam na pocztę nadać telegram i zobaczyłam obok dworca wielkie poruszenie.
pracował. Poszłam na pocztę, a tu poczta zamknięta. Pomyślałam, że to niechybnie koniec świata. Nagle usłyszałam okrzyki i zobaczyłam, że z dworca wychodzi Józef Piłsudski i wszystkim na prawo i na lewo się kłania. O tak wczesnej godzinie niewielu ludzi tam było, ale i tak spore zamieszanie zrobili. Wiwat Piłsudski, wiwat Żuk! Krzyczeli, kłaniali się i czapki z głów na znak szacunku ściągali. Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska. Tak, dobrze podejrzewacie. Nazwisko to nie kwestia przypadku. Mój mąż to Józef Piłsudski. Mówią wieki, że jestem ważna dla historii Polski, choć pozostawałam w cieniu swojego sławnego męża. Może to i dobrze. Stałam murem za moim drogim mężem, za wolną Polską i za swoimi wartościami, które były bliskie nam wspólnie. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie na wieki wieków, w potędze i chwale, dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Twórcy naszej niepodległości to też zwykli żołnierze oraz ludzie, którzy przekazywali historię naszego narodu z ust do ust, pielęgnowali w domach polskie tradycje i szanowali dziedzictwo narodowe.